28 listopada w Grudziądzu przy ulicy Długiej 1/1 nastąpiło otwarcie biura parlamentarnego senatora Michała Wojciczaka, posła do Parlamentu Europejskiego Tadeusza Zwiewki oraz posła na Sejm RP Tomasza Szymańskiego. Dyrektorem biura poselskiego posła na Sejm Tomasza Szymańskiego został Paweł Napolski, który kierował też kampanią wyborczą nowego posła. Otwarcie rozpoczęło się wspólną konferencją prezydenta Malinowskiego, senatora Wojtczaka i posła Szymańskiego. Serdecznie Państwa witam na małej uroczystości otwarcia biura parlamentarnego Platformy Obywatelskiej w Grudziądzu. Witam serdecznie pana Roberta Malinowskiego, dzisiaj w roli przewodniczącego Platformy Obywatelskiej w Grudziądzu, Tomasza Szymańskiego, współgospodarza tego biura, i w imieniu pana posła do Parlamentu Europejskiego, dyrektora biura, pana Jakuba Mikołajczaka. Proszę Państwa, może otwieranie biura nie jest wydarzeniem jakimś szczególnym, wydawałoby się może dość banalnym, ale chciałbym powiedzieć, że w tym wypadku mamy do czynienia z wydarzeniem, no powiedziałbym, o znaczeniu wręcz historycznym, dlatego że ono się wiąże z wieloma faktami, które zdarzają się po raz pierwszy. A mianowicie po raz pierwszy mandat poselski zdobył kolega poseł Tomasz Szymański, a ja mam chyba po raz pierwszy publicznie okazję złożyć mu z tej okazji gratulacje i życzenia, żeby praca w Sejmie przynosiła mu wiele satysfakcji, a wyborcom wiele pożytku. Po raz pierwszy też w związku z tym Platforma Obywatelska ma dwóch posłów, przedstawicieli Platformy Obywatelskiej w Grudziądzu. Po raz pierwszy też w historii i Platformy Obywatelskiej, i polskiego uczestnictwa w Unii Europejskiej, Biuro Platformy Europejskiej otworzył także w Grudziądzu poseł do Parlamentu Europejskiego, pan Tadeusz Zwiewka, którego dzisiaj reprezentuje pan Jakub Mikołajczak, jak już wspomniałem. No i wreszcie to, co dla mnie może najważniejsze, po raz pierwszy wybieraliśmy senatorów w okręgach jednomandatowych i z tej okazji po raz pierwszy znowu Grudziądz stał się stolicą okręgu wyborczego, przynajmniej do Senatu. Tutaj właśnie przeniosłem swoje biuro z Torunia. Po raz pierwszy zresztą, znowu mówię, po raz pierwszy swoje biuro parlamentarne mam po całe biuro poza Toruniem. A skoro o tym mówię, no chciałbym jeszcze raz za Państwa pośrednictwem podziękować wszystkim tym, którzy oddali na mnie swoje głosy, a jest komu dziękować, ponieważ w Grudziądzu zdobyłem 54% wszystkich głosów. To bardzo dużo, bardzo to zobowiązujące, wielki to zaszczyt dla mnie i honor. Ale chciałbym też powiedzieć, że Grudziądz, też tyle o Grudziądzu oczywiście mówię, ze względów oczywistych, tam jest jedyne miasto w moim okręgu wyborczym. Chciałbym przy tej okazji powiedzieć, że obejmuje on, Państwo o tym wiecie, również powiat grudziądzki, powiat rypiński, wąbrzeski, golubsko-dobrzyński i brodnicki. I również za Państwa pośrednictwem wyborcom z tamtych okręgów również serdecznie chciałbym podziękować. Będziemy tutaj z panem posłem Szymańskim i w miarę możliwości z panem posłem Tadeuszem Zwiewką przyjmować mieszkańców tego okręgu we wszystkich sprawach, z którymi zechcą do nas przyjść. Podobnie zresztą będziemy przyjmowali z panem posłem we wszystkich miastach powiatowych, bo tak to się utarło, przynajmniej w Platformie Obywatelskiej, że we wszystkich miastach powiatowych otwieramy już może nie podstawowe biura poselsko-senatorskie, ale wspólne biura. Tak więc ja mam od dawna biuro w Brodnicy, ono tylko zmieni lokalizację. Pan poseł, z tego co wiem, otwiera biuro w Wąbrzeźnie, ale będziemy mieli także z innymi kolegami posłami wspólne biura również w Wąbrzeźnie, w Rypinie, w Gombiu, dobrze. Jeszcze korzystając z okazji, chciałbym podziękować panu przewodniczącemu Platformy Obywatelskiej za piekłe przyjęcie i współpracę jeszcze na długo przed kampanią wyborczą, bo pan Robert Malinowski, muszę powiedzieć, skłaniał mnie do kandydowania z tego okręgu wyborczego na długo przed ustaleniem list wyborczych. Bardzo serdecznie dziękuję za życzliwość, za poparcie, za aktywną pomoc w trakcie kampanii wyborczej. Podobnie zresztą jak Tomkowi, z którym współpracowaliśmy w czasie kampanii wyborczej,
wszystkim działaczom Platformy Obywatelskiej, Stowarzyszeniu Młodzi Demokraci, którzy bardzo, bardzo aktywnie pomagali mi na terenie Grudziądza, ale nie tylko. Muszę też podziękować moim kolegom młodym z Torunia, którzy organizowali tę kampanię, pracowali ze mną nie tylko w Grudziądzu, ale we wszystkich powiatach tego okręgu wyborczego. To może ode mnie na razie tyle. Pan poseł. Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Panie Senatorze, drogi Kubo, słowa powitania oficjalne zostały powiedziane. Ja, znając tego, że przechodzę od razu do rzeczy, króciutko poinformuję Państwa technicznie, jak będzie pracowało nasze biuro. Dyrektorem biura Grudziądzu jest Pan Paweł Napolski. Pracować tutaj również będzie Pan Paweł Rzymyszkiewicz, Pan Jakub Kopkowski tutaj. Codziennie, w każdym dniu tygodnia od godziny 9 do godziny 16 i pan Michał Rzymyszkiewicz, dyrektor biura pana senatora. Także biuro jest dla wszystkich Grudziądzan, a także mieszkańców okręgu wyborczego nr 5, o którym mówił pan senator, otwarte od godzin 9 do godziny 17. Serdecznie wszystkich zapraszamy, będziemy przyjmowali tutaj interesantów. Miejsca jest dużo, także jesteśmy gotowi na spotkania, nawet prowadzone 2 lub 3 w tym samym czasie. Proszę Państwa, słowa podziękowania również składam swoim wyborcom za to, że obdarzyli mnie również dużym kredytem zaufania. Oczywiście jest to duże zobowiązanie, z którego oczywiście będę starał się wywiązywać, jak najlepiej potrafię. Oprócz biura podstawowego, tak jak senator również zauważył, w Grudziądzu otwarte będzie biuro w Wąbrzeźnie. O szczegółach na razie jeszcze nie mogę powiedzieć, ponieważ trwają rozmowy co do ostatecznej lokalizacji tego biura, a także technicznego jego funkcjonowania. Moją pracę jako parlamentarzysta, o czym już niejednokrotnie wspominałem, zamierzam poprzeć na ścisłej współpracy z panem prezydentem, czyli władzą wykonawczą na terenie miasta Grudziądza, a także burmistrzami, wójtami w całym województwie kujawsko-pomorskim. Pracuję nad stworzeniem takiej grupy doradczej, którą chcę stworzyć wokół siebie, grupy merytorycznej, osób dobrze przygotowanych z kilku dziedzin, medycyny, powiedzmy z szeroko rozumianego sportu, funduszy europejskich inwestycji. To będzie moje takie zaplecze merytoryczne, które będzie mi doradzało przy pracy w komisji, której jestem członkiem, Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji. Po ich podzieleniu, po podzieleniu tych resortów najprawdopodobniej trafię do Komisji Administracji. No a także będę oczekiwał również na pomoc i wsparcie kolegów parlamentarzystów, ponieważ jestem wybrany do prezydium Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, gdzie też, rozumiem, będę chciał swoją, powiedzmy, swoje doświadczenie i wiedzę wykorzystać. Także dziękuję. Panie Przewodniczący, ja się cieszę bardzo, że sfinalizowaliśmy te nasze w zasadzie marzenia polityczne, bo proszę Państwa, po raz pierwszy od 20 lat tej nowej rzeczywistości społecznej w Grudziądzu mamy przedstawicielstwo, biuro aż 3 parlamentarzystów. Do Europarlamentu pana Tadeusza Zwiewki, do Senatu pana senatora Michała Wojtczaka i do Sejmu 2. Kolega Janusz Dzięcioł, który rezyduje przy ulicy Włodka, w tamtej kadencji uznał, że no tak są jego wyborcy przyzwyczajeni do tego biura, że już nie będzie robił bałaganu dodatkowych kosztów, więc pozostał przy ulicy Włodka. Ja natomiast się cieszę jako przewodniczący powiatu Platformy, że serce Platformy bije w Grudziądzu. W tych 5 powiatach to Grudziądz, mieszkańcy Grudziądza głosowali na listy Platformy właśnie w 54%. Konsekwencją tego, panie dyrektorze, jest to między innymi, że pan Tadeusz Zwiewka też jest tutaj z biurem w Grudziądzu, że bliżej naszych wyborców. My oddziaływujemy na północno-wschodnią część województwa kujawsko-pomorskiego, czyli na te 5 powiatów. Rypin, Brodnica, Golub-Dobrzyń, Wąbrzeźno i Grudziądz. To zdecydowanie powinno ułatwić kontakty władz samorządowych z tego terenu, zdecydowanie, w rozwijaniu różnych pomysłów i różnych inwestycji. Ilość uzgodnień, szczegółów technicznych, środowiskowych, planistycznych jest tak duża, że pomoc parlamentarzystów jest nieodzowna. Też zakładam, że nowy budżet Unii Europejskiej 2014-2020 będzie budżetem, który będzie wymagał ścisłej współpracy z panem europosłem. Ja mówię dlaczego ścisłej, bo teraz się kończy budżet 2013. Samorządy w wielu przypadkach
są na krawędzi, że taka korzystania ze środków pomocowych zewnętrznych, patrz na udział własny. Przyszłe inwestycje no, będą musiały być prowadzone w zupełnie inny sposób. Cieszę się ogromnie, że są te okręgi jednomandatowe i że pan senator będzie buszował tylko w tym okręgu i będzie miał przypisane do siebie. No a tutaj o współpracę z panem posłem Szymańskim to jestem spokojny i z panem europosłem tak samo, że nawet dzisiaj jesteśmy na telefonie z panem Tadeuszem, jako że za Wisłą ma swoją siedzibę centralną. Mam na myśli genetycznie związany pan poseł z Tucholą chyba, nie? Tak. Tak. Biuro jest, a biuro oficjalne jest w Bydgoszczy, nie? Pan dyrektor rezyduje w Bydgoszczy. No uważam, że tu jest żabi skok. Ja tu maszeruję minutę. Minutę maszeruję. Już dzisiaj panu senatorowi nadałem temat związany z ochroną środowiska. Wiadomo, jako że proszę, to pan senator się w tym specjalizuje, że jest tam od wielu lat bliskie, to są sprawy. A nas czekają tu różnego rodzaju rozwiązania, przecież skutecznie chyba podpiszemy umowę na rewitalizację nabrzeży nadwiślańskich, nareszcie te wszystkie procesy odwołania są za nami, że niedługo sfinalizują się sprawy związane z pozwoleniem na budowę na elektrownię gazową, jesteśmy coraz dalej. Także tej współpracy no naprawdę będzie dużo, wiele płaszczyzn. Począwszy również od sportowych, panie pośle, bo pan poseł Szymański, kibic jest, wiadomo, i wie o czym mówimy, też liczę na to. Także myślę, że będę miał teraz jako samorządowiec, jako prezydent, no dużo lżej. Zobaczymy, jak to będzie po czasie. Dziękuję bardzo. Może państwo pytanie? Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Od razu chciałem przeprosić w imieniu posła Tadeusza Zwiewki. Poseł prawdziwie, jak powiedział pan prezydent, przebywa tuż za miedzą w swojej rodzinnej Tucholi. Problemy zdrowotne związane z ciężką chorobą taty spowodowały, że niestety musi się zająć. Był jakby już w niedzielę, jakby była decyzja, że przyjdzie do państwa, ale niestety stan wieczorny się pogorszył i stąd jakby poseł związany jakby tutaj z zdrowie rodzinne no, zadecydował, że odwiedzi państwa jakby w najbliższym czasie, nie chcąc jakby wstrzymywać całej dzisiejszej uroczystości. Proszę państwa, biuro w Gruziądzu posła Parlamentu Europejskiego Tadeusza Zwiewki to było ostatnie miasto prezydenckie w naszym województwie, gdzie nie mieliśmy struktury biurowej. My wprawdzie jakby tu funkcjonowaliśmy i działania posła obejmuje całe województwo niezależnie od funkcjonowania biur, ale czuliśmy potrzebę, że jednak trzeba być bliżej mieszkańców, jeżeli chodzi o politykę informacyjną Parlamentu Europejskiego. Stąd też biurem będzie kierować nasz bardzo doświadczony jakby pracownik Michał Rzemiszkiewicz, radny Torunia, z którym współpracujemy już wielu lat. Wcześniej też prowadził biuro posła Zwiewki w Toruniu, więc dajemy najlepsze, co możemy dla Grudziądza i liczymy, że Grudziądz to wykorzysta. Posłów Parlamentu Europejskiego ma łącznie 7 biur w całym województwie. Głównie się opieramy na biurach razem z innymi parlamentarzystami, gdyż uważamy, że ta współpraca na linii samorząd, parlament krajowy, czyli Sejm i Senat, Parlament Europejski jest ściśle powiązana i te kompetencje bardzo często się zawiązują, a na linii jakby już samorządowej to jest absolutnie konieczność, zwłaszcza z tą nową perspektywą unijną, więc mam nadzieję, że to biuro pomoże w rozwojowi Grudziądza, który i tak już pięknie funkcjonuje i pięknie ten rozwój trwa, ale w nowej perspektywie unijnej 2014-2020 będzie jeszcze większy, do czego na pewno pan poseł Zwiewka będzie dążył. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo, jeżeli państwo macie pytania. Indywidualnie. Bardzo dobrze, w takim razie zapraszam. Do boju. Porozmawialiśmy z posłem Tomaszem Szymańskim na temat planów i celów oraz współpracy regionalnymi władzami, w tym prezydentem Grudziądza Robertem Malinowskim. Witamy nowego posła Tomasza Szymańskiego na otwarciu biura w Grudziądzu. Dzisiaj otworzyliśmy biuro parlamentarne w Grudziądzu. Biuro parlamentarne otwarte zostało przy współudziale 3 parlamentarzystów, pana europosła Tadeusza Zwiewki, pana senatora Michała Wojczaka oraz mnie, Tomasza Szymańskiego, posła na Sejm RP. Cieszymy się z tego, że właśnie w Grudziądzu tutaj bije serce Platformy, to o czym powiedział prezydent, przewodniczący Platformy Robert Malinowski, że to tutaj w siedzibie okręgu wyborczego numer 5 Platforma uzyskała tak dobry wynik wyborczy, ponad 53% poparcia. Jest to bardzo duże zobowiązanie, ale tak naprawdę bardzo duża lekcja, zadanie domowe do odrobienia, ponieważ musimy przekuć ten wynik wyborczy w realną pracę, w realne efekty dla Grudziądza oraz dla
całego okręgu wyborczego dla powiatów wąbrzeskiego, golubsko-dobrzyńskiego, rypińskiego, mając na uwadze doświadczenie parlamentarzystów oraz konsolidację i pracę zespołową, damy sobie z tym z całą pewnością radę. Biuro parlamentarne w Grudziądzu czynne będzie codziennie w godzinach od 9 do 17. Obsługiwać będą te biuro 3 osoby. Dyrektorem biura będzie pan Paweł Napolski. W sekretariacie będzie pracował pan Jakub Kopkowski. Biuro europarlamentarzysty Tadeusza Zwiewki, a także pana senatora Michała Wojtczaka. Obsługiwać będzie pan radny miasta Torunia, pan Michał Rzymyszkiewicz. Dodatkowo oczywiście planujemy tak zorganizować funkcjonowanie naszego biura, żeby jak najwięcej z pracy tego biura mogli wynosić mieszkańcy Grudziądza, a więc oczywiście będzie możliwość korzystania z darmowych porad prawnych. O szczegółach na razie nie mogę mówić, ponieważ dopinamy kwestie obsługi prawnej naszego biura w Grudziądzu. Tutaj też zamierzam skupić wokół swojej osoby grono specjalistów z różnych dziedzin, z dziedzin funduszy europejskich, z dziedzin inwestycji, z dziedziny szeroko rozumianej służby zdrowia oraz sportowej. To będzie grupa ludzi, która będzie mi służyła taką pomocą merytoryczną przy codziennej pracy parlamentarzysty, a głównie przy pracy w komisji, do której zostałem powołany, do Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji. Tam też zamierzam wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie, a także korzystać z pomocy ludzi, którzy całe życie pracują w tych właśnie dziedzinach merytorycznych. Także jeszcze raz serdecznie Państwu dziękuję za poparcie, jakim Państwo obdarzyliście mnie 9 października i zapraszam już od dzisiaj do Biura Parlamentarnego w Grudziądzu, które zlokalizowane jest na ulicy Długiej 1/1. Dziękuję. Czy otwarte zostaną również biura w innych miastach? Tak, tak jak w Grudziądzu stworzyliśmy biuro parlamentarne, tak też w innych miastach, Golubiu, Dobrzyniu, Brodnicy, w Wąbrzeźnie planujemy otworzyć nasze filie. Tam również będziemy przyjmowali razem z panem senatorem Wojtczakiem interesantów. Również o szczegółach teraz nie mogę powiedzieć, ponieważ no, jesteśmy na etapie organizacji. Z tego co wiem, jesteśmy, bynajmniej ja jako nowy parlamentarzysta, jeden z pierwszych, który już tak naprawdę swoje biuro podstawowe uruchomił. Polityka to gra zespołowa, ale czy ma pan jakieś własne przemyślenia, jakieś własne priorytety dla miasta Grudziądza, może o tak? Tak jak powiedziałem już przed kampanią, jest szereg pomysłów, które tak jakby urodziły się jeszcze przed wyborami, o których mówiłem w kampanii wyborczej. Jednym z tych pomysłów to jest właśnie Centrum Popularyzacji Nauki i Technologii. To jest konkretny temat, który zostanie przeze mnie zrealizowany i tego tematu, mówiąc kolokwialnie, nie odpuszczę. W ubiegłym tygodniu spotkałem się już ze specjalistą w dziedzinie funduszy unijnych innowacji, a także możliwości tak jakby zaproszenia do tego tematu również dużą firmę, dużą korporację, która tak naprawdę zajmuje się realizacją swojego biznesu w dziedzinie okołośrodowiskowej. W przyszłym tygodniu mamy w Gdańsku spotkanie, zamierzam się z firmą spotkać, zaproponować jej pomysł tak jakby współstworzenia tego Centrum Popularyzacji Nauki. Mam nadzieję, że firma ta skorzysta z zaproszenia i razem zrobimy coś dobrego dla młodych Grudziądzan z dziedziny innowacyjności. Jeżeli chodzi zaś o moje pomysły indywidualne dla Grudziądza, oczywiście ja mam je, ale one są ściśle związane z polityką pana prezydenta miasta Grudziądza, ponieważ, tak jak powiedziałem również w kampanii wyborczej, nie widzę możliwości niewspółpracowania z panem prezydentem, ponieważ tak naprawdę każdy bierze i odpowiedzialność, i pieniądze za swoją pracę. Pan prezydent jako organ władzy wykonawczej w Grudziądzu jest zobowiązany do, powiedzmy, tak organizowania działalności, żeby w Grudziądzu żyło się po prostu lepiej. Są pomysły, jest budżet. Ja z całą pewnością oddaję się do pełnej dyspozycji prezydenta w każdej sprawie, w której będę mógł pomóc, czy to w ministerstwach, czy to przy rozmowach z poszczególnymi ministrami, czy też nawet z premierem, gwarantuję swoją współpracę i daleko idącą pomoc. Po konferencji i spotkaniu uczestnicy zaproszeni zostali na kawę i ciastka.